Jak na przełomie lat 70. i 80. XX wieku Tyszanie spędzali czas wolny? Rozrywek nie było zbyt wiele. Ledwie kilka restauracji, paprocany, kina Halka i Andromeda, ewentualnie oferta Teatru Małego. Magnesem nie były mecze dołującego już wtedy GKS-u Tychy. Było skromniej, ale na pewno rodzinnie i przez to radośnie. Na prezentowanym filmie rewelacyjnie ujęta scena rodzajowa zarejestrowana okiem kamery w 1979 roku. W pełnej krasie Tychy, miasto młodości i miasto dzieci. W zarejestrowanych na taśmie kadrach dalekie plany osiedla U, W i perspektywa nowych Tychów, niezniszczonych przez bezkarnie degradującą dziś miasto zabudowę patodeweloperów i niepokrytych setkami oszpecających je reklam, upadabniającymi dziś Tychy do brazylijskich faweli.